Witajcie na kanale YouTube KME, jestem dzisiaj u Tomka Papkę. Witamy, cześć. Warsztat Crazy Cars, Rumia, Jana III Sobieskiego 113 i dzisiaj mamy dla Was zasilanego gazem LPG Dodge'a Journey, 3,6 litra Pentastar, 290 koni. Do konwersji użyliśmy pełnego zestawu firmy KME Nevo Skyjet OBD. Zatem jeżeli chcecie jeździć niedrogo i dynamicznie, zapraszamy na film. Wyjaśnię teraz, jak działa kompletny zestaw KME Nevo Skyjet OBD. Prześledźmy zatem drogę, jaką pokona gaz LPG od momentu tankowania, aż do chwili jego spalenia w cylindrach silnika. Pierwszym elementem, z którym zetknie się użytkownik samochodu, jest wylew gazu. Umieściliśmy go pod klapką, tuż obok wlewu benzyny. Przed tankowaniem należy wkręcić gniazdo, dzięki któremu możemy bardzo wygodnie tankować tanie i ekologiczne paliwo, dbając jednocześnie o swój portfel i planetę, na której żyjemy. Gaz w fazie ciekłej jest tłoczony z dystrybutora do zbiornika poprzez umieszczony w nim wielozawór. Toroidalny zewnętrzny zbiornik gazu umieszczony pod podłogą bagażniku w miejscu koła zapasowego. Jego wymiary to 600 na 200 mm, a pojemność brutto wynosi 44 litry. Ze względów bezpieczeństwa znajdujący się w zbiorniku wielozawór dopuści do zatankowania około 80% nominalnej pojemności zbiornika, czyli około 32 litry LPG. Gaz ze zbiornika do komory silnika płynie specjalnym bezpiecznym przewodem o średnicy 8 mm i trafia do filtra fazy ciekłej, umieszczonego we wspólnej obudowie z elektrozaworem. W filtrze tym oprócz wkładu znajduje się też magnes wychwytujący opiłki metali mogące znajdować się w gazie. Regularna wymiana i czyszczenie tego elementu gwarantuje prawidłowe działanie całego systemu. Wstępnie oczyszczony gaz będący jeszcze w fazie ciekłej trafia teraz do reduktora Gold GT, który ogrzewa gaz, aby nastąpiła przemiana stanu skupienia z płynnego w stan lotny oraz ustabilizowało się ciśnienie do wartości, które będą optymalne dla silnika. Zaletą reduktora Gold GT jest bardzo krótki czas osiągnięcia swojej temperatury roboczej, aby czas jazdy na benzynie był skrócony do minimum. W praktyce system LPG uruchomi się po upływie niespełna 3 minut. Po wyjściu z reduktora gaz zostaje oczyszczony w filtrze fazy lotnej. Regularna wymiana filtra jest niezbędna, jeśli zależy nam na prawidłowej pracy silnika, czystym spalaniu i ochronie wtryskiwaczy gazowych. Wtryskiwacze gazowe Phoenix dostarczają gaz LPG do kolektorów dolotowych silnika w odpowiednich ilościach i momentach dzięki sterownikowi Nevo Skyjet OBD, będącego mózgiem całego systemu. Zarządza on podawaniem gazu LPG do silnika w odpowiednich proporcjach, zapewniając optymalne parametry jego pracy. Elektronika KME współpracuje z oprogramowaniem Nevo Sky, które zostało wyposażone w zaawansowany system ekspercki, służący do automatycznego wykrywania nieprawidłowości w ustawieniach i pracy systemu gazowego. Ten produkowany w Polsce sterownik słynie ze swojej jakości i niezawodności na całym świecie. Kierowca Journeya kontroluje działanie systemu za pomocą panelu DG7. Może uruchomić lub wyłączyć system, naciskając przycisk, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Kolorowe diody po prawej stronie przycisku, migając, informują kierowcę o stopniu rozgrzania reduktora zaraz po uruchomieniu silnika, zapalając się narastająco. A w późniejszej fazie, kiedy reduktor osiągnie roboczą temperaturę, to diody, świecąc światłem ciągłym, zaczną wskazywać poziom gazu w zbiorniku. Zaletą panelu DG7 jest możliwość indywidualnego skonfigurowania kolorów diod według upodobań kierowcy. Proszę pamiętać, że aby Państwa samochód jeździł tak samo dobrze na gazie, jak i na benzynie, należy przed montażem instalacji LPG upewnić się, w jakim stanie jest układ zapłonowy pojazdu, kiedy były wymieniane świece zapłonowe, czy sondy lambda pracują prawidłowo. Przed przystąpieniem do konwersji zalecam skonsultowanie się z polecanym warsztatem specjalizującym się w instalacjach LPG, który odnajdziesz na stronie kme.eu w zakładce Kontakt, aby upewnić się, że konwersja będzie przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa. Uwaga! Jeżeli macie już instalację KME w swoim samochodzie, a chcecie podłączyć zewnętrzny skaner OBD, to musicie ją uprzednio wyłączyć. W przeciwnym razie odczyt parametrów nie będzie możliwy.
Zapraszam do subskrybowania kanału, abyś był na bieżąco z najnowszą technologią w samochodowej branży LPG. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i żegnam się tradycyjnym na gazie.